Na początku apel. Nie jedzcie świń. To znaczy w ogóle nie jedzcie żadnych zwierząt najlepiej. Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Początek był zupełnie na poważnie, ale teraz już tutaj muszą przerwy między sobą zrobić, bo oczywiście rozdzielamy prawdziwe Lego od nielego, od podróbek, od klocków chińskich, moi drodzy. I choć tak, choć ciężko nie przyznać, że Lego się ostatnio stara i dało nam kilka ciekawych świń, i to właśnie te kilka ciekawych świń zainspirowało mnie do tego odcinka. Mianowicie, chociaż mamy tutaj Spider Ham, zwanego również Spider Pigiem, czy Pixiego z zestawu z Monkey Kid, obydwa te zestawy były na moim bazowym kanale, tutaj macie jedną recenzję, a tutaj macie recenzję drugą. Zapraszam was do obejrzenia. Natomiast to są najciekawsze okazy świń, jakie mamy dane od Lego. Mianowicie ten Spider Pig to się pojawił pierwszy raz i właściwie w jednym tylko zestawie i on pewnie również szybko zniknie. Podobnie jest z Pixim, co prawda on pewnie szybko nie zniknie, ale pojawił się w Lego Monkey Kid, jest taka seria teraz nowa, ale to pewnie wszyscy wiedzą. No i on pewnie jeszcze przez kilka zestawów się pojawi, ale przypuszczam, że seria też zniknie szybko i również z nią zniknie te świnie, ale to mówię, to są dwa najciekawsze przypadki świń z Lego. Oczywiście były jeszcze różne świnie, od klasycznej świni po chociażby takiego przebierańca świni, ale to nie jest prawdziwa świnia, tylko przebieraniec. No chociażby, Fabulant, to akurat były dobre świnie, moi drodzy, ale wszystko nic to, no bo gdy przyjrzymy się wszystkim świniom, to widzimy, że to są najciekawsze przypadki, reszta świn to raczej nie. Moi drodzy, i czymże jest to wszystko w porównaniu z chińskimi świniami? Wy mi powiedzcie, ileż mamy ciekawych chińskich świn na świecie? Tego nawet żaden Chińczyk chyba nie zliczy. Tak psychodelicznych klocków jak świnka Peppa, to ja na kanale miałem bardzo mało, ja bym powiedział. Świnka lata bez gaci z jakimś kałachem po prostu, czy innym, znaczy kałach był na opakowaniu. W samym podkoszulku w ogóle, co tu się odklockowywuje, to ja nie wiem. Moi drodzy, świnek Peppa mamy kilka, jak nie kilkanaście rodzajów. Jednak ja postanowiłem teraz się przyjrzeć tym najciekawszym świniom, bo zdecydowanie tutaj znów podróbki mają do zaoferowania znów coś lepszego niż ma do zaoferowania Lego. Mianowicie, świnie Lego nie dostają chińskim świniom do raciczek. I nie chodzi mi tu o taką potrawkę z chińskich świń, jak potrawka z nietoperza, która wiem jak się skończyła. Ale może faktycznie świnie tam mają lepszej jakości, chociaż moim marzeniem byłoby, by faktycznie nikt ani świnek, ani żadnych zwierzątek nie jadł i by był świat piękniejszy, moi drodzy. Świnki Pepy, okej, okay, ale przyjrzyjmy się, co jeszcze innego mają nam do zaoferowania podróbki w temacie świńskim, bo Lego się stara i robi to spoko, ale mówię, do Chińczyków im nadal daleko. Zobaczmy, co mamy do znalezienia na AliExpress. I tak, wchodząc na znany portal, czyli AliExpress, i wpisując świnki, możemy nadziać się na bardzo wiele zestawów ze świnkami. Ale uwaga, nie wpisujcie czasem klocki świnka, bo wam mogą wyskoczyć dziwne rzeczy. BUM! I tak przechodzimy sobie po kolei, bo świnek. Świnki nie są tutaj tanie, musicie wiedzieć, moi drodzy, nie są tutaj tanie. Dodatkowo to są te świnki, akurat te, które trafiamy tutaj z tych zlepków, tych małych, tragicznych klocuszków. Ajajaj, my wiemy, że to dobre nie jest. My pamiętamy, bo już wiele takich recenzji było. W ogóle ścisłości pamiętajcie, że tutaj, że nie ma tutaj Monkey Kidów poruszonych, chociaż tam też była świnia. O Monkey Kidach wypowiadałem się kiedy indziej. No i na przykład mamy taką świnię za 53 zł. Zdecydowanie 53 zł za taką męczarnię, no nie. Dalej mamy również inne świnie, na przykład takie duplowate, nie brakuje, no właśnie takich duplowatych świn, które występują między dinozaurami i nawet pingwinem ze zginanym szyjem. I te świnie mają swoje krzesła i taka świnia potrafi kosztować 5 zł. To ja nie jestem pewny, czy świnia z duplo nie jest dokładnie w takiej samej cenie. Dalej mamy również świnki przebierańce, no chociaż to mówiłem o Lego przebieranych świniach, no to tutaj również mamy do czynienia z takim świniem i on jest przebierany, kurczak przebrał się za świnię. Jakby to był jakiś fajniejszy wybór, być zjedzonym jako świnia, a nie jako kurczak. Dodatkowo te klocki również są złożone z tych małych klocków i również są jednak zdecydowanie zbyt dużej cenie. Dalej mamy również zwykłe podróbki, tak jak Lego, czyli po prostu Minecraft w wersji takiej. Szczerze wam powiem, 39 zł, czy tam 37, plus do tego może dojść jakaś wysyłka. No to wam powiem, że tak średnio. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Bo jeżeli do tego dojdzie dycha wysyłki, czyli mamy to za 50 zł, no to te klocki w wersji Lego myślę, że dostaniemy za 50 zł. Coś się dzieje z tymi AliExpressami, są coraz droższe. W poszukiwaniu lepszych świń znajdujemy również, no właśnie, Kubusia Puchatka. Miałem wrażenie, że w ogóle to jest początkowo jakiś konik wodny, podwodny, no bo
No bo widzicie, on jest taki dość płaski, ten świniek, i nogę ma w bardzo, 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 bardzo dziwnym kształcie ma tę nogę. Dalej mamy również takie wesołe świnki, które kosztują 200 zł! Co? 200 zł! I dodatkowo mają takie tu brzydkie naklejki, jak widzicie, naklejane po prostu na tym mikropenkiem, bo to miejcie pod uwagę, moi drodzy, że to nie są standardowe klocki, to nie jest standardowy gabaryt klocka, one są takie maciupenkie, znaczy to ma, nie wiem, 2 mm na 2 mm ten klocuszek. No było u mnie dużo takich klocuszków, więc jeżeli nie widzieliście jeszcze, to was serdecznie zapraszam. Czy to jest czołg świń właśnie? Czy to jest czołg świń? Nie, ale taki świński czołg, więc aż szkoda, że nie jest to czołg świń. Gdyby to była minifigurka świni, byłby to wspaniały świński czołg do walki z tymi, co jedzą mięso, z nieweganami. Dalej jedziemy, moi drodzy, mamy również takie słodkie świnki. Świnki z flagą prawie Polski, tylko że jakiś dziwny tutaj znak jest, ale prawie się wydawało, że jest biało-czerwono. Natomiast 344 elementy, znów 200 zł, co? Przecież to Lego są tańsze, no na litość klockowską, a świnia ta nie jest jaka specjalna, więc no... Cóż, tutaj mam również takie świnki, bo mówię, mąki i kiedy były świnki, ale mamy tutaj na przykład takie świnki. Tylko że 62 zł za świnkę, która ma 12 cm wysokości i 10 szerokości z tych mikroklocków? No znów nie, absolutnie. No i dalej mamy więcej Kubusia Puchatka, nawet jakiegoś mamy tego, a nie, osiołek akurat. Wydawało się, że Kubus Puchatek jest zakazany w Chinach, a tu proszę. No i cena w miarę cywilizowana, bo faktycznie 12 do 16 dać za taką świnkę, to się jeszcze da, to się jeszcze godzi. Jak widzicie, wygląda ona tak, chociaż 17 zł to już gorzej. Mam również więcej innych małych świnek składanych z wielu klocków, ale ja ich absolutnie nie polecam. No i wychodzi trochę, moi drodzy, że głównie tutaj na Ali mamy właśnie takie małe poskładane świnki, a zwykłych świniów tutaj nie mamy, moi drodzy. Mamy również, o, filmik mamy, ale go pominiemy. Dwie świnki całujące się, no świetny prezent na jakiś ślub dla znajomych. O ile tych znajomych nienawidzicie i chcecie ich dobić psychicznie. No moi drodzy, pewnie zapytacie mnie, gdzie jest świnka Pepa? O dziwo, bardzo mało świnki Pepy jest na AliExpress. Wygląda, że świnka Pepa jest bardziej zakazana na AliExpress niż Kubuś Puchatek. I na przykład tu spotykamy się z opisem oryginalne klocki do budowy świnki, a nic to nie jest prawda, bo to nie są klocki. To od razu widać, że to nie są klocki, jeszcze są w dodatku brzydkie. Jeżeli chodzi o świnkę Pepę, to tu zdecydowanie, jeżeli coś mamy, to jest to bardziej duplowate. Tak jak mamy do czynienia tutaj z łódeczką, George Pig, to jest pewnie ojciec. 112 zł? No na litość klockowską pewnie mamy taniej, jeżeli chodzi o inne alternatywy. Mamy również statek, ale 178 zł 49 groszy. No nie, dodatkowo co to za świnia jest, jak tu jest Captain Hack? Czemu to się nazywa nowa świnka Peppa George Action, jak to nie ma nic wspólnego ze świnką Peppą, co? Gdzie jest świnka, ja się pytam. Czemu ten facet wmawia swojemu dziecku, że się bawią świnką, jak się nie bawią świnką Peppą? I później takie dziecko idzie do szkoły, dostaje jedynkę z geografii i biologii, bo świnka nie wygląda jak świnka. A tu, moi drodzy, fajna świnka, bo jest akcja Black Lives Matter, a tu mamy, prawda, nawet świnia się do akcji przyłącza i ma białe ciapki i jak widać jest spoko, jest tolerancyjna. Mamy wiele tu różnego rodzaju świnek i wszystkie są tolerancyjne. Krówko świnki, no proszę, czarne świnki, proszę, i różne świnki tutaj mamy. Szkoda, że 12 zł kosztują, natomiast dostajemy tutaj aż 5 sztuk świnek. Czy one są losowe, czy któreś nie dostajemy? Nie wiem, moi drodzy. I jak się tak przyjrzeć, to szczerze, to kurde, miało być inaczej. Myślałem, że to będą ciekawsze świnki, to wychodzi, że jednak te z Lego są lepsze. Ha. Ale stopa.